Witamy naszych widzów, witamy Ciebie, Kasiu. Dzień dobry. Kolejna część naszej rozmowy. Tym razem musimy wyjść od tego naszego jakby świata, w którym żyjemy, czyli ta rzeczywistość 3D oraz bardzo ważnego znacznika, który umożliwia nam w ogóle odczuwanie i pracę nad sobą. Więc wzięło się to z tego, że kiedy zauważamy nasze funkcjonowanie w tej trójwymiarowej rzeczywistości, to w tym momencie funkcjonujemy zawsze w oparciu o określone cykle, o określone jakieś okresy. Dlatego ja nazywam jakby tą rzeczywistość 3D czas, ponieważ ten czas jest tutaj bardzo takim ważnym elementem. Natomiast skąd ta rzeczywistość 3D, która też jest nazywana rzeczywistością taką matrixową? Ponieważ ona jest tworzona w oparciu o też pewnego rodzaju taki zawężony stan świadomości. Oczywiście, kiedy mówimy o zawężonym stanie świadomości, to nie mówimy o niczym gorszym ani złym, ponieważ według religii hinduskiej, która jest tutaj taką bardzo, że tak powiem, starą, sędziwą religią całego świata, całość, jedność, czy też Brahman jest nieskończony, jest nieograniczony, nie może się w żaden sposób jakby ograniczyć, dlatego musiał zastosować pewien wybieg, pewną taką jakąś sprytną sytuację. Tak zwany myk. Właśnie, taki myk, żeby móc doświadczyć tej rzeczywistości właśnie w taki sposób linearny, cykliczny, gdzie zaznajemy przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, gdzie tak naprawdę ta rzeczywistość zaczyna przypominać pewnego rodzaju film albo taki teatr, dramat. Więc żeby to zaznać, trzeba było po prostu zamknąć świadomość, zawęzić ją i dopiero wtedy można było zaznawać tej rzeczywistości takiej bardziej gęstej, takiej bardziej zamkniętej. Jakby ja to nazywam też niszą XYZ czas, gdzie jakby z tej takiej bezgraniczności, z takiego pola nieskończonych możliwości zamykamy nasz umysł, naszą świadomość w takie miejsce, w którym możemy funkcjonować wedle ściśle określonych praw i zasad. I tutaj właśnie działa fizyka newtonowska, tutaj działają prawa przyczyny i skutku, oczywiście różne inne zasady, które sobie sami jako ludzie wymyślimy, które gdzieś tam sobie umownie ustalimy, że mają obowiązywać. Więc jest to taki czas, jest to takie miejsce i czas również, który jest oparte, jakby jest w takim zamknięciu, można powiedzieć, percepcyjnym. Więc tutaj mówimy bardziej o zawężonej świadomości, natomiast jeżeli by powiedzieć o tym takim pierwotnym stanie istnienia, pierwotnym stanie jaźni, tym takim nieskończoności, nieidentyfikacji, bezgraniczności, gdzie nawet się nie nadaje znaczeń, no to jest to taki stan, można powiedzieć, takiej bardziej mocniej poszerzonej świadomości, gdzie mamy dostęp do potencjałów, do możliwości, do idei, natomiast my tutaj w tej przestrzeni zamkniętej możemy doświadczać tego wszystkiego na linii czasu, możemy doświadczać tego wszystkiego w tak zwanych procesach, więc mamy odpowiednią ilość czasu, żeby się też uczyć, mamy to prawo przyczyny i skutku, które działa. No i tutaj w tej zamkniętej rzeczywistości, która jest też w jakimś sensie potrzebna, ponieważ no, wszystko jest jaźnią, tak, więc to, żeśmy wszystko sami wybrali, więc jest to taką zamkniętą przestrzenią, zamkniętą powierzchnią, tak brzydko bym to nawet nazwała takim workiem, że jeżeli w tym miejscu, w tej jakby takiej niszy percepcyjnej, gdzie żyjemy, czyli w tym świecie, który się z tej niszy percepcyjnej powstaje, że tutaj cokolwiek wrzucimy, to widzimy to. To nam się nie dematerializuje, to nie możemy sobie robić czegoś takiego, że teraz sobie wymyślę na przykład jakiś, powiedzmy, jakiś budynek po drugiej stronie mojego budynku i za chwilę sobie ten budynek odrealnię. Tutaj, żeby ten budynek powstał, muszę zebrać określoną ekipę, muszą być określone osoby, środki, drogi, które prowadzą do tego celu, no i oczywiście jakby sam proces
tworzenia takiego budynku to też jest tutaj bardzo mocno określone w czasie. Jeszcze po drodze mogą się pojawiać przeszkody, utrudnienia, czyli prawie tak jak w jakimś takim dramacie, jak w filmie, że to nie jest tak, że sobie tak wszystko nam łatwo idzie, ponieważ mamy wolę różnych istot, która to wola też działa i wprowadza też zmiany. Więc tutaj no mamy po prostu świat, który jest oparty o pewnego rodzaju zasadach cykliczności, przyczyny i skutku, prawach fizyki i działa też na pewnej takiej zamkniętej zasadzie, że nie dematerializujemy tutaj, nie lewitujemy, chociaż podobno są takie osoby, które potrafią, nie robimy tych wszystkich rzeczy, które po prostu nazywalibyśmy cudami właśnie w tym miejscu, ale nie chodzi o to, że tutaj na Ziemi, tylko jakby w tej rzeczywistości, którą tworzymy z umysłu zamkniętego, czyli tą rzeczywistością nazywamy 3D czas. Czyli ten słynny nasz Matrix. Tak, tak. Czyli to jest pomysł stwórcy na to, żeby co, zrobić takie doświadczane laboratorium, czy żeby przeżyć, czy żeby zdobyć doświadczenie, czy żeby zrozumieć, czy jesteśmy jedynym takim miejscem we wszechświecie? Tego też nie można do końca tutaj sobie tak powiedzieć z naszego ludzkiego umysłu, ponieważ te informacje, które przychodzą, one też przychodzą właśnie z pewnych takich stanów bardziej poszerzonej świadomości, percepcji. Natomiast oczywiście to nie tylko tak, że my dziś tak sobie to widzimy, ja też tak to właśnie upatruję, również wiele osób medytujących gdzieś tam kiedyś dawno, no i ta religia hinduska, to jakby ta koncepcja właśnie takiego świata, ona już była znana od dawna, jak również ta koncepcja, że ta rzeczywistość jest jako druga. Natomiast czy to Maja słynne złudzenie? Tak, tak. Można powiedzieć, że jest to złudzenie, chociaż my zaznajemy tego złudzenia w sposób tak bardzo namacalny, ale ktoś by powiedział, że jakie to jest złudzenie, skoro tutaj jeden drugiemu zadaje cierpienie, ból, jak to jest możliwe, żeby to nazywać złudzeniem, skoro my tutaj tak mocno odczuwamy. Natomiast niektóre osoby mają takie sny, najczęściej jest to podczas właśnie takiego głębokiego snu, gdzie w takim marzeniu sennym doświadczamy tego marzenia sennego tak intensywnie, że można by powiedzieć, że po prostu znajdujemy się w rzeczywistości. I kiedy my się wybudzamy jakby z tego snu, to zastanawiamy się, jak to w ogóle możliwe, że my tutaj jesteśmy, gdzie są te ściany, gdzie jest to łóżko, gdzie jest to okno, że wtedy właśnie tamten świat snu wydawał się tak bardzo realny, namacalny. Więc jeżeli my jakby chcielibyśmy nazywać to, co jest rzeczywiste, a co nierzeczywiste, to jest tutaj już taka trochę sprzeczna, można powiedzieć, sytuacja, taka trochę kontrowersyjna, bo tak naprawdę nie wiemy, co określa to, kiedy mamy rzeczywistość, a kiedy jej nie mamy, tak? Bo to wszystko można nazwać jakąś tam projekcją, natomiast możemy już coś nazwać rzeczywistością wtedy, kiedy ją bardzo silnie, intensywnie zaznajemy, ale możemy też oczywiście zaznawać nawet jakiegoś wyobrażenia w sposób bardzo silny, bardzo intensywny, chociaż niby oddzielony od zmysłów fizycznych, od zmysłów tego ciała. A jednak doświadczamy, także tutaj no, nie wiemy do końca, gdzie jest ta granica tej rzeczywistości. Wiemy tylko, że jeżeli tu jakby przebywamy w tej takiej niszy percepcyjnej, to w tym momencie bardzo mocno, intensywnie odczuwamy gęstość, odczuwamy to przyciąganie ziemskie, tutaj niestety nas boli i dlatego jest to tak świetne miejsce do nauki, gdzie wszystko to, co wrzucimy, to wszystko, co zrobimy, te czyny, które dokonamy tutaj, one są od razu widoczne, przynajmniej wiele z nich. Tutaj możemy to zobaczyć w tym świecie i no najgorsze i pozytywne jest też to, że to tak nie znika łatwo. Że jeżeli rzucę sobie jakiś śmieć i ktoś tego śmiecia nie podniesie, no to w tym momencie ja muszę go podnieść i zobaczyć, że go rzuciłam. Także tutaj tak to sobie nie znika, nie materializuje się, natomiast podejrzewam, że mogą się te zjawiska też również zachodzić, jak materializowanie czy dematerializowanie,
Natomiast wtedy one zachodzą właśnie, kiedy pozostajemy właśnie w takim stanie poszerzonej świadomości. W takim jakby wyluzowaniu trochę, jakby takim wynurzeniu się tutaj z tego świata 3D. Ponieważ to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś tak strasznie ściśle tu zamknięci non-stop. My tego nie zauważamy, ale bardzo często w naszej rzeczywistości mogą się dziać takie różne nieścisłości, które świadczyłyby o tym, że myśmy już poluzowali tą naszą percepcję. Na przykład patrzę na zegarek i wykonuję pewną czynność. Nawet wczoraj, można powiedzieć, miałam taką sytuację, że tą samą czynność wykonywałam, popatrzyłam na zegarek na początku i na końcu, i na początku tą samą czynność wykonałam na przykład przez 10 minut, a później nagle się okazało, że to jest godzina i ta godzina mignęła mi nawet nie wiem kiedy, bo wydawało mi się, że to jest też to 10 minut. Natomiast zegarek, który jest przytroczony, można powiedzieć, tutaj do tej trójwymiarowej rzeczywistości, on pokazywał sobie swój własny czas, natomiast moje własne odczucie czasu było w tym momencie zupełnie inne. Ono było wręcz nawet bardzo mocno wtedy nieadekwatne z tym czasem na zegarku. To też mają osoby, które na przykład wchodzą w stan hipnozy, czy też głębokiego relaksu. Jak taka osoba wychodzi z tego stanu, ja na przykład pytam, jak uważasz, ile ci to zajęło czasu, kiedy żeśmy tak rozmawiali, a ty byłeś w tym stanie relaksu. I ta osoba mówi na przykład najczęściej, no jakieś pół godziny, może żeśmy sobie tak gawędzili, a ja pokazuję zegarek i mówię, no tak sobie rozmawialiśmy półtorej godziny. A czasem nawet się okazywało, że 2 godziny. Więc tutaj jakby ta osoba, można powiedzieć, ona już się troszeczkę oderwała wtedy od tego wymiaru 3D czas i ona już zaznaje w tym momencie trochę innej rzeczywistości, innego czasu. Pomimo, że to ciało nadal tutaj sobie jest i funkcjonuje. Już ostatnio bardzo często słyszę o takiej teorii, że czas bardzo przyspieszył, że jest go mniej, że troszeczkę weszliśmy w inne sfery kosmiczne, a tutaj pokazałeś dosyć ciekawą sprawę. Być może z tym czasem to jest taka kwestia, że jednak troszeczkę się tam zmienia nasza świadomość ogólnie, jako tej masy i coś tutaj zaczyna zachodzić, jakaś taka zbieżność pomiędzy tym, że wydaje nam się, że czas jest krótszy. Może więcej ludzi ma tak samo takie sytuacje, no bo skoro się budzimy, a mówimy generalnie o takim obudzeniu ludzkości, albo może inaczej, wstaniu z kolan, albo otarciu policzka, który ktoś dosyć mocno tam rękawiczką uderzył, no to może i ten czas nam się troszeczkę zmienia. Czy można gdzieś tam jakoś tak pofantazjować, albo taki wniosek wysunąć? Czy zauważyłaś coś takiego, że czasami ludzie mówią, że jakby jest mniej tego czasu? Ludzie mówią i ja też tego doświadczam niestety. I to niekoniecznie jest spowodowane tym, że na przykład sobie zrobię tak, zaplanuję dzień, bo często tak się też dzieje, że jest tak mocno zaplanowany, że rzeczywiście wydaje się, że tego czasu w ciągu dnia jest za mało. Natomiast rzeczywiście mam poczucie, jakby tego czasu było mniej i po prostu tak. To poczucie jest, nawet gdyby mi nikt tego nie powiedział i nie dowiedziałabym się z żadnego innego źródła, to po prostu ten stan taki właśnie odczuwam. Nawet pytałam o tym też mojej znajomej, czy ona też tak samo doświadcza. Natomiast podobno, i tutaj ja jakby tego nie sprawdziłam, że tak powiem, jakimś tam swoim własnym doświadczeniem, jest to tak, że zaczyna bardziej przyspieszać, zaczyna się bardziej skracać to miejsce od naszej kreacji do tego, co my widzimy w kreacjach, że jakby ogólnie zaczyna to wszystko przyspieszać, ponieważ przyspiesza proces. Tutaj w tym miejscu, tak tej niszy jakby czasoprzestrzennej, 3D czas, mamy to wszystko jakby takie określone, wytyczone i tu panują pewne procesy. I ten proces wydaje się przyspieszać, ten proces tej przemiany, tego wszystkiego, również innych też przemian, które się dzieją na Ziemi, on się wydaje po prostu przyspieszać. Natomiast przede wszystkim dotyczy to tutaj nas, ludzi, my to tak odczuwamy bardzo mocno. Przypuszczam, że osoby, które są troszkę bardziej oderwane też od codzienności, od procesów, które by żyły bardziej w sposób zrelaksowany, nie liczyły się z tym czasem, przypuszczam, że one już mogłyby się trochę odrywać od tego czasu, który się tak szybko właśnie przemieszcza.
ponieważ przebywanie wśród przyrody czy odrywanie się właśnie od tego jakby świata 3D, ono z kolei powoduje, że ten czas się wydaje taki właśnie bardziej spokojny, nic nas nie goni. I takie miejsca jak najbardziej, takie miejsca czasoprzestrzenne tutaj na Ziemi jak najbardziej istnieją. Też zależy od tego, jak my wchodzimy, w jakie stany świadomości. Czyli jesteśmy w jednym z najciekawszych, jeśli chodzi o odczucia i zmianę, i dynamikę zmian momentów czasoprzestrzeni. Tak. No, czyli znowu wracamy, że obyście żyli w ciekawych czasach jest bardzo realne. A powiedz mi jedną rzecz, bo tak rozmawiamy już od jakiegoś czasu i chodzi mi o to, żeby zadać takie pytanie, skąd ta wiedza, bo często wiesz, ludzie pytają od rozmówców, a skąd, jakie książki, jakie są źródła, a ty często mówisz, że właśnie to jest twoje zdanie, tak to czujesz, gdzieś tam miałaś jakieś takie, nie wiem, wglądy, jak to wygląda? W moim przypadku przede wszystkim jest to jakby moje własne doświadczenie. Staram się nie mówić o czymś, przynajmniej nie za wiele, co nie jest gdzieś tam sprawdzone, przetestowane przeze mnie. Po prostu to się dzieje i nie wydaje mi się, żeby to też było w jakiś tam sposób przeze mnie jakieś tworzone celowo, czyli na przykład, że jakoś celowo medytuję w jakimś tam kierunku po to, żeby te informacje przychodziły. Po prostu chcę uzyskiwać pewne odpowiedzi na pytania i te odpowiedzi po prostu sobie przychodzą, ja je sobie zapisuję, notuję. Potem rzeczywiście pojawia się zdziwienie, kiedy gdzieś przeczytam w książce o tym i ktoś napisze coś bardzo podobnego, ale skoro wiemy o tym, że jesteśmy jakby tą jedną istotą, że jesteśmy jednym organizmem, no to tak naprawdę nie powinno to nas dziwić, że takie zjawiska się dzieją. Do mnie też ludzie piszą, to już po tak troszkę dłuższym czasie, kiedy zanim opublikowałam jakieś tam powiedzmy swoje artykuły na swojej stronie, dzielą się po prostu osoby ze swoimi doświadczeniami i te doświadczenia okazują się też bardzo podobne, co mnie bardzo cieszy. Ponieważ możemy, no miło jest, kiedy się rozmawia właściwie na ten sam temat i się wie o tym, co druga osoba czego doświadczała, bo mogę powiedzieć, że tak, że ja też tego doświadczyłam. Na przykład niedawno pewna pani powiedziała mi, i to tak właśnie zaczęła to zdanie w taki specyficzny sposób, proszę mi powiedzieć, czy ja nie zwariowałam, ponieważ w pewnym momencie zauważyłam swojego psa, który jadł karmę. Zauważyłem, że to nie jest pies jako pies, tylko że to są atomy, że to jest forma i że ten pies tak naprawdę nie istnieje. Oczywiście ta pani jest bardzo wrażliwą, empatyczną osobą i ona by w ogóle nie miała takiego doświadczenia, tak przypuszczam, żeby tego psa potraktować w takim sensie, że skoro nie istniejesz, to ja ci mogę w ogóle tutaj jakby nie dbać o ciebie. Natomiast pojawił się u niej taki nagły wgląd, że to jest tylko skupisko atomów i że ja mogę jakby przez tego psa swoją świadomością przejść przez tą formę. Także tutaj jest to oczywiście tylko taki jeden z przykładów. Te niektóre przykłady innych ludzi są fascynujące i niesamowite jest też to, że te przykłady właśnie się pojawiają w naszych czasach, ponieważ ja nie przypominam sobie, żeby na przykład, oczywiście mogło tak być, a nie miałam do tego dostępu, żeby przed na przykład rokiem 2000, żeby właśnie ktoś mi mówił takie rzeczy, które pokrywałyby się z tym moim własnym doświadczeniem, z tym, że ja też tego zaznałam. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach o tym właśnie takim dualizmie, czyli skoro w środku jest coś takiego jakby zmieniającego się, to na zewnątrz mogą się pojawiać takie elementy właśnie destrukcyjne, czyli ta całość coraz bardziej się jakby polaryzuje, coraz bardziej jest jako rozchwiana i coraz bardziej jest poplątana i my widzimy właśnie te wszystkie sprzeczności. Mm-hmm. Czyli ten świat czeka na jakąś zmianę albo jest w jakimś takim procesie, kiedy już za chwilę, być może nawet za naszych czasów, zobaczymy coś, co kiedyś było niewyobrażalne, czyli
No, dzieje się dosyć mocno. Ale chciałbym wrócić do jednego tematu, bo mówiliśmy o prawie przyczyny i skutku, a tutaj właśnie kwestia tej kreacji, czyli troszeczkę inny sposób percepcji w tym naszym właśnie tym 3D świecie. Tutaj jest kwestia właśnie, napisałaś, stwarzam to, w co wierzę. To wtedy staje się większym doświadczeniem, częściej staje się to naszym udziałem, kiedy właśnie wychodzimy z tej zawężonej świadomości. Wtedy zaczynamy jakby uświadamiać sobie, że jeżeli po prostu o czymś wiem, czegoś chcę, to to stwarzam. Natomiast to jest takie prawo, które działa zupełnie niezależnie. Ja tutaj sobie wyznaczyłam jakby takie dwa prawa, takie bardziej energetyczne, które działają w świecie. I jedno prawo to jest właśnie to przyczyny i skutku, a drugie jest to tak, że jeżeli w coś wierzymy, to po prostu to funkcjonuje. Oczywiście to prawo też nie działa w sposób bezwzględny, że jeżeli ja uwierzę, że tutaj siedzi krasnoludek, no to on się tutaj zaraz pojawi. Natomiast jeżeli gdzieś mocno w sobie mam pewne przekonania, pewne przeświadczenia i one w jakiś sposób zazębiają się z tym światem procesów, to te przeświadczenia zaczynają się po prostu pojawiać w moim życiu. Natomiast te dwie zasady mogą troszeczkę ze sobą kolidować, ponieważ jedna zasada przyczyny i skutku, ona polega na tym, że jeżeli ja coś sieję, to też zbieram, tak? Jeżeli powiedzmy, że coś niszczę, no to będę widziała efekt zniszczenia. Może nie być tak, że to się wydarzy na moim podwórku, w moim ogrodzie, że ktoś mi zrobi dokładnie to samo, ale będę zauważała po prostu ten efekt zniszczenia i no to nie jest nigdy przyjemne, tak? Ktoś, kto niszczy, oczywiście też niektóre rzeczy trzeba jakby usuwać i tak dalej, ale mówimy tutaj o takim destrukcyjnym niszczeniu, o takim niszczeniu na jakiejś tam złości, na jakimś takim, żeby, nie wiem, komuś dokuczyć, albo takim bezmyślnym niszczeniu czegoś dobrego, fajnego. To w tym momencie, kiedy patrzę na efekt takiego działania, no to też nie zaznaję przyjemnych emocji, czyli już mam jakieś odzwierciedlenie. Natomiast im więcej się takich sytuacji dzieje, tym bardziej może mi się to nie podobać i tym bardziej będę zauważała dane zjawisko. Natomiast to drugie prawo, że wierzę, mam to, w co wierzę, troszeczkę może kolidować też z tym pierwszym, ponieważ mogę wierzyć na przykład w to, że jestem bezkarna, tak? I mogę sobie robić, co mi się podoba i też to w jakimś sensie będzie trochę działało w świecie. Możemy patrzeć na przykład na młodych ludzi, którzy mają bogatych rodziców i taki młody człowiek na przykład dostaje tam jakieś auto, tym autem się rozbija, rodzice płacą za niego powiedzmy ten mandat i on powiedzmy, że do pewnego momentu nie ponosi żadnych konsekwencji i on po prostu ma takie przekonanie, on ma taki wzorzec, że nie ponosi konsekwencji tych swoich działań, tych swoich czynów i to się może rzeczywiście realizować w tym świecie jego. Także tutaj to prawo też działa, to prawo, że wierzę w daną rzecz, że na przykład żadna krzywda mi się nie stanie, mam taką ogromną pewność siebie, że nie wydarzy mi się nic złego. I na przykład wchodzę w trudną sytuację, w jakąś konfliktową z kimś innym, czy na przykład sprawę sądową. Jeżeli mam tak ogromne przekonanie, że nie stanie mi się nic złego, to to przekonanie też działa. To można by nazwać też pewnego rodzaju wiarą. Ludzie kiedyś dawno, niektórzy mieli tak ogromną wiarę, która im się ziszczała. W dzisiejszych czasach bardziej wierzymy w inne rzeczy niż takie bardziej właśnie niematerialne, niż takie bardziej wykraczające poza prawa fizyki niż takie cuda, ale jeżeli wierzę bardzo mocno w coś, to mi się ziszcza i mogę przez jakiś czas nawet unikać troszkę tego prawa przyczyny i skutku, że ono mnie tak nie dosięgnie szybko. Natomiast to prawo przyczyny i skutku jest ciekawe, bo ponieważ jesteśmy jednym organizmem, i przykładowo jest ktoś starszy, kto powiedzmy nie zostało mu wiele życia, ale on powiedzmy wykonuje no, jakąś złą robotę, to on już w tym swoim życiu może tych skutków, tych konsekwencji swoich działań nie ponieść. Powiedzmy na przykład zanieczyszcza wodę. I on na przykład nie poniesie tych skutków, powiedzmy, że
że będzie to robił, powiedzmy, w jakiś sposób się mijał z prawem, albo robił to nawet zgodnie z prawem, ale to nie będzie do końca takie, jak powinno być. Ale na przykład skutki poniosą inne części jego ja, na przykład dzieci dorosłe albo wnuki. I on może zobaczyć jakby to prawo przyczyny i skutku w innych osobach. Może wyciągnąć wnioski, ale też niekoniecznie. Także tutaj jest ta specyficzna też taka sprawa, kwestia, o którą wiem, że niektóre osoby pytają, mają dylemat, czy działa to prawo karmy, czy jeżeli na przykład, bardzo często tak na przykład takie pytanie dostaje, że kobietę na przykład zostawia mąż i czy jego spotka to samo, czy jego na przykład ktoś zostawi na lodzie, zniszczy, ponieważ jej psychika dąży do równowagi i pomijając fakt, nie nazywając tego, że to jest jakaś tam zemsta, nienawiść, zapewne jako w emocjach też jest, ale jej psychika potrzebowałaby tutaj równowagi. Natomiast może tak być, że jemu się nic takiego nie stanie. Że jakby te konsekwencje akurat w tym życiu nie zostaną poniesione dosłownie w taki sposób, jak ona by tego oczekiwała, czy dokładnie jak ją by to spotkało. Także jakby to prawo przyczyny i skutku działa w specyficzny sposób, uwzględniając to, że jesteśmy całością. To jest to, co powiedziałeś, Robert, że na przykład ludzie wrażliwsi będą jako pierwsi podnosili te śmieci, będą o tym mówić, będą to robić, a osoby, które zbudowały sobie taką tarczę, są zimne, ich to nie obchodzi, one mogą przez długi czas niestety jeszcze tych konsekwencji nie ponosić. Pierwsze niestety dźwigają to osoby wrażliwsze. To prawo przyczyny i skutku. Natomiast oczywiście nie jest powiedziane, że oni w ogóle nie wyciągną żadnych wniosków, ponieważ my te wnioski też nie musimy tylko w jednym życiu wyciągać. Tak? Tutaj w tym świecie 3D mamy czas. Mamy czas, my się tutaj wcielamy, my tu przychodzimy, my możemy znowu tu przyjść i powiedzmy jako inna istota, wtedy jako dziecko, jako nastolatek zobaczyć efekty tego, co żeśmy posiali kiedyś. Także to może działać w inny sposób też, taki specyficzny. Powiedziałaś o efektach tego, co posialiśmy. Ja znów gdzieś tam sobie jakąś wymyśliłem analogię, że skoro to są tak bardzo ważne czasy, tak ważny punkt w historii Ziemi albo w historii odczuwania wręcz wszechświata, bo to laboratorium rzeczywiście wyprodukowało tyle różnych wrażeń, doświadczeń, emocji, że bardzo duża grupa istot, stworzeń chciałaby być tutaj, to może to przeludnienie Ziemi to właśnie jest taki efekt, że właśnie ludzie albo istoty chcą tutaj być w tych najciekawszych czasach, bo wiesz, no wszystko na to wskazuje. Wiele osób, nie wiem, nauczycieli, ekspertów, ludzi czujących mówi, że będzie się działo. To jest taki przełom. Przechodzimy, zmieniamy. Ja tego już bardzo dużo słyszałem. Padają daty, które zazwyczaj no niestety nie, albo na szczęście nic się nie dzieje w tym czasie, ale znowu wchodzimy w kolejny etap, że stwarzamy w to, co wierzymy, więc jakby jest ta równowaga, bo ci, co chcą złego, to mają równowagę, bo tak samo to w drugą stronę działa. Skoro oni mieszają, to tutaj to musi być coś takiego, kreacja dobrego, czyli ta dualność też w tą stronę działa, bo jeśli patrzymy się na całość, no to jest ta całość. Tak. Czyli tak, bardzo duża grupa dusz chce być tutaj, no bo dzieje się coś ciekawego. Taka ilość w tak krótkim czasie emocji, zmian raczej nie miała miejsca, przynajmniej z naszej historii tak to wynika, więc czasy są ciekawe. I teraz jak to tutaj byś powiedziała, stwarzam to, co wierzę, czyli jeśli większa grupa będzie myślała i podniesie się, to czy rzeczywiście wykreuje tą zmianę i inną zupełnie jakby wartość w tym 3D świecie? Tak, to co powiedziałam w poprzednim odcinku, w poprzedniej rozmowie, że do tego też potrzebne by było wynurzenie się z roli, którą się odgrywało, uwolnienie się trochę od programów,
umysłu, natomiast rzeczywiście te czasy bardzo to ułatwiają, ponieważ mamy tak ogromną ilość różnorodności ludzi, ras, zachowań. Wystarczy po prostu być w dużym mieście, w większym mieście, żeby po prostu zobaczyć wszystko, wszystko co ciekawe, co różnorodne. I tam sobie ludzie jakby koegzystują, pomimo że mają różne religie, różny kolor skóry, oni sobie tak mogą funkcjonować. I gdyby tak właśnie było, to byśmy no tutaj jakby żyli w takich właśnie fascynujących, ciekawych czasach, gdzie się można uczyć tylko jakby bardzo szybko i na bieżąco. Natomiast no skoro też dzieją się jakieś walki, jakieś konflikty, to one też są potrzebne, to znaczy one są potrzebne. One po prostu się dzieją dlatego, że istnieją te konflikty wewnątrz, w tym ukrytym porządku, jakby w tej rzeczywistości pod spodem, pod tym zewnętrznym, i dlatego właśnie te konflikty powstają. Dlatego tutaj zgodzę się z tym, że mamy bardzo ciekawe czasy, gdzie zderzają się ze sobą bardzo sprzeczne, przeciwstawne siły. Część już z nas się bardzo uczy tego, uczy się tolerancji, uczy się koegzystować właśnie wśród takich ludzi, którzy przejawiają zupełnie odrębne poglądy do naszych, i to jest wspaniałe, że to już się też dzieje. Natomiast no jeszcze tam są miejsca, gdzie się bardzo te przeciwstawne, różne zjawiska bardzo ze sobą ścierają i jeszcze nie potrafią się dogadać, nie potrafią siebie nawzajem zaakceptować i zrozumieć. Natomiast to do tego dąży, to do tego zmierza, żeby właśnie te osoby, którym najbardziej coś przeszkadza, żeby one się z tym konfrontowały tak długo, aż zauważą, czy nie mają tego czegoś też w sobie, albo może jakiegoś braku w sobie, tak? Czyli ta osoba może mieć dane zjawisko w sobie, na przykład ktoś, kto bardzo, nie wiem, krytykuje ludzi innej orientacji seksualnej. Też słyszałam niedawno o tym, że bardzo mocno gdzieś tam coś zostało skrytykowane, gdzieś w mediach społecznościowych. Natomiast takie osoby, które krytykują, one też mają okazję zobaczyć, co je tak właśnie strasznie irytuje, co je tak bardzo gdzieś tam uderza, nęka, dlaczego jest tak duży osąd, więc to jest po prostu możliwość przyjrzenia się sobie. Oczywiście taki ktoś może się denerwować przez całe życie i on pozostanie na tym etapie wkurzenia, osądu, i tak może nawet zakończyć te czasy i to życie. Ale większość ludzi jednak zmienia się, jednak następuje ta zmiana. Taki mój znajomy opowiedział mi, że kiedyś mieszkał tutaj właśnie w takim spokojnym miasteczku, w spokojnej miejscowości, i pojechał do Anglii i tam pracował w hotelu. I w tym hotelu miał bardzo różne do czynienia z różnymi rasami. Powiedział, że przyjeżdżają Japończycy, że przyjeżdżają ludzie Hindusi, ludzie z różnych kultur, i on z nimi musi umieć rozmawiać. Każdy z nich przejawia się w zupełnie inny sposób. Jeden się, na przykład Japończyk, że się będzie przejawiał w taki bardziej ekspresyjny sposób. Wydawałoby się jemu, że agresywny. Natomiast on się niesamowicie szybko w tym hotelu uczy tam. I on przyznał się, że się mógł, miał wybór, że albo po prostu się wkurzać codziennie i mieć zupełną dezorientację w głowie, albo mógł nauczyć się tolerancji. No i on wybrał tą tolerancję. On mi to opowiadał już ileś lat temu, natomiast taki hotel, my już takie hotele, że tak powiem, to mamy już w tych naszych większych miastach wszystkich, gdzie jest po prostu zlepek różnych kultur, ras, no i też i konflikty oczywiście. I jeśli dana siła nie umie wejść z drugą w równowagę, no to w tym momencie jest to takie spiętrzenie tych przeciwstawnych emocji.